Ten odcinek nie jest o żadnym marokańskim mieście, lecz o wiosce. Jest to jednak wioska wyjątkowa, baśniowo położona i zbudowana z gliniastej ziemi. Kręcono w niej zdjęcia do wielu znanych filmowych produkcji, takich jak Gladiator, Klejnot Nilu, Książę Persji czy Gra o Tron. A od roku 1987 miejsce to znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Cześć, mam na imię Sebastian. Dziś kilka słów i obrazów, aby pomóc Wam jak najlepiej wykorzystać Wasz czas w wiosce Ait Ben Haddou, no i oczywiście zachęcić do jej odwiedzenia. Pokażę Wam, którędy tam dojechać, jak wejść do wioski legalnie i bezpłatnie oraz co zobaczyć na jej terenie oraz w najbliższej okolicy, jak choćby kasbę Telouet, położoną poza utartymi szlakami turystycznymi. Wioska Ait Ben Haddou jest znanym i atrakcyjnym miejscem często odwiedzanym przez turystów podróżujących po Maroku. Osada istnieje przynajmniej od XVI wieku. Jest stara, ale dobrze zachowana. Jest pięknie położona, wygląda bajkowo, a od 1987 roku jest zabytkiem UNESCO. Ludzie z całego świata chcą zobaczyć na żywo, jak wygląda miejsce, gdzie kręcono ujęcia do takich filmów jak Książę Persji, Królestwo Niebieskie czy Gra o Tron. Wioska Ait Ben Haddou położona jest około 20 km od miasta Ouarzazate. Najczęściej turyści docierają tu jednak z Marrakeszu, pokonując malowniczą trasę przez Góry Atlasu Wysokiego, która liczy około 180 km. Wiele lokalnych biur oferuje jednodniowe wycieczki z przewodnikiem do Ait Ben Haddou. Można też w Marrakeszu wynająć na jeden dzień samochód. Podróżując w ten sposób macie więcej swobody i czasu dla siebie oraz możliwość zatrzymywania się po drodze tam, gdzie chcecie. Wioska Ait Ben Haddou położona jest nad rzeką Unila. Na jednym brzegu rzeki jest historyczna część wioski, czyli to, co interesuje nas najbardziej. Na drugim brzegu rozciąga się współczesna część osady. Przyjeżdżając do Ait Ben Haddou, zawsze lądujemy w nowej części miejscowości. Aby dostać się do zabytkowej części wioski, trzeba przedostać się na drugi brzeg rzeki. Są na to dwa możliwe sposoby. Przez most albo bezpośrednio przez koryto rzeki. Jeśli wody jest mało, można przejść przez koryto rzeki po kamieniach lub workach z piaskiem. Jeśli wody jest dużo, pozostaje przejście przez most. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy nie było mostu, jedynym sposobem, aby dostać się na drugi brzeg przy wezbranych wodach, była przeprawa na grzbiecie osła lub muła. Przybywając do Ait Ben Haddou, można zostawić samochód na przykład na parkingu przed hotelem La Kasbah. Dalej, należy pójść albo przez most, albo przejść przez koryto rzeki i udać się w kierunku historycznego wejścia do wioski. Jak tam trafić? Idąc prosto po przejściu przez rzekę, widać wejście, które jest płatne, bowiem prowadzi ono przez prywatny dom. Wchodząc tędy, trzeba zapłacić około 2 euro od osoby. Aby wejść bezpłatnie i absolutnie legalnie, należy po przejściu przez rzekę skręcić w prawo, przejść obok dwóch wież zbudowanych na potrzeby zdjęć do filmu Klejnot Nilu, minąć kolejną samotną wieżę z filmu Lorenz z Arabii i pójść dalej oznakowaną już ścieżką przez poletka. Po drodze przechodzi się obok upraw lucerny i oliwek. Rosną tu też tamaryszki i marokańskie topole. Dalej, przy ścieżce jest mój ulubiony sklep w Ait Ben Haddou, gdzie można znaleźć całe bogactwo drobnych, różnorodnych pamiątek, a wszystko w stałej, bardzo rozsądnej cenie.
Kawałek dalej, przy tej samej ścieżce, można skosztować lokalnego chleba z tradycyjnego pieca. Wszystko dzieje się na naszych oczach. Przygotowane uprzednio ciasto jest formowane i rzucane na rozgrzane kamienie w palenisku. Po kilku minutach chleb jest gotowy. W ofercie jest też chleb z mieszanką ziół, przypraw i zwierzęcego tłuszczu. Absolutnie polecam spróbować tego autentycznego specjału. Na prawo od głównego wejścia jest niepozorny plac. To na tym właśnie placu stanęły areny do filmu Gladiator, a teraz, kiedy przygotowuję ten materiał, powstają dekoracje do drugiej części Gladiatora. To jest właśnie główne wejście na teren wioski Aiz Ben Haddu. Cokolwiek usłyszycie po drodze, wiedzcie, że to wejście jest otwarte zawsze, nawet jeśli akurat kręci się zdjęcia do jakiegoś filmu. Na terenie wioski możemy swobodnie spacerować, zachwycać się fantastyczną architekturą z Pizy, gliniastej ziemi i niepowtarzalnym klimatem miejsca. Jest tu kilka domów, które do tej pory są zamieszkałe. Jeden z nich znajduje się blisko głównego wejścia i można go zwiedzać. Absolutnie warto wejść na szczyt wzgórza, przy którym położona jest wioska. Każde schody prowadzące w górę w końcu doprowadzą na szczyt. Znajduje się tam odrestaurowany dawny spichlerz. Dawniej był to magazyn dóbr mieszkańców oraz ostatni punkt oporu w razie ataków nieprzyjaciela. Z góry rozciąga się doskonały widok na wioskę i okolice. Będąc na terenie wioski Aiz Ben Haddu, trzeba odwiedzić galerię Tuirga. Wstęp jest wolny, a wejście prowadzi z jednej z głównych uliczek. Jest to galeria stworzona przez marokańską artystkę, autodydaktę o nazwisku Hafida Zizi. Prace malarki były prezentowane na wielu wystawach w Maroku i za granicą. W ciekawym wnętrzu galerii organizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży. Na miejscu są prezentowane również prace innych marokańskich artystek. Ta urokliwa galeria posiada fantastyczne zakątki zachęcające do kontemplacji sztuki i do relaksu. Z tarasu rozciąga się widok na okoliczne, dobrze zachowane, piękne kasby. Tym, którzy podróżują na własną rękę i mają czas, polecam odwiedzić historyczną kasbę w wiosce Telwet. Znajduje się ona, jadąc z Marrakeszu, niecałe 50 km przed Aiz Ben Haddu. Zatem jeśli macie wybór, zaplanujcie trasę tak, aby wiodła przez Telwet. Kasba w kontekście marokańskiego południa to, mówiąc krótko, ufortyfikowana rezydencja. Ta, znajdująca się w wiosce Telwet, jest wyjątkowa. Położona jest na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, pośród gór Atlasu Wysokiego. Z zewnątrz wygląda potężnie i surowo. W środku zachwyca przepychem dekoracji, na które składają się mozaiki, sztukaterie gipsowe, drewno cedrowe oraz marmury.
Początki budowy sięgają połowy XIX wieku. W przeszłości należała do zamożnego i wpływowego rodu Glaudii. Jej strategiczne położenie pozwalało kontrolować szlaki karawanowe oraz znajdujące się w okolicy kopalnie soli. Wstęp do Kasby kosztuje 20 dirhamów, czyli około 2 euro. Na miejscu można wynająć przewodnika. Pół godziny spokojnie wystarczy na obejście całej Kasby. Droga z Telwet do Ait Ben Haddu liczy około 50 km. Wiedzie przez góry i jest na tyle atrakcyjna widokowo, że dobrze jest zarezerwować sobie przynajmniej 1,5 godziny na jej pokonanie. Trzydzieści kilometrów od Ait Ben Haddu znajduje się miejscowość Ouarzazate, zwana marokańskim Hollywood. W latach 80. powstało tam bowiem słynne studio filmowe Atlas i zaczęto w Ouarzazate kręcić filmy. Sama miejscowość jest normalnym marokańskim miastem, ale są w nim trzy znane miejsca godne uwagi. Studio filmowe Atlas, Muzeum Kina oraz Kasba Taurirt. Zamierzam opowiedzieć więcej o każdym z nich w moim materiale dedykowanym właśnie Ouarzazate. A teraz o miejscu, które znajduje się przy drodze z Ait Ben Haddu do Ouarzazate. Maroko słynie z dywanów i kilimów. Są piękne, różnorodne i najczęściej robione ręcznie. Odwiedziłem wiele miejsc z dywanami, ale najlepsze, które widziałem i które polecam, znajduje się pośrodku niczego, w osadzie Taburacht. Co w nim specjalnego? Ogromny wybór, unikalne egzemplarze niczym dzieła sztuki i, co bardzo ważne, rozsądne ceny. Sympatyczny właściciel robi ciekawą prezentację, objaśniając tradycyjną symbolikę, rodzaje użytej wełny, różnice między kilimem a dywanem. Na miejscu można zobaczyć demonstrację techniki robienia dywanów, a gdyby ktoś zdecydował się na zakup, wówczas towar jest sprytnie pakowany. To była krótka prezentacja wioski Ait Ben Haddu, turystycznej atrakcji południowego Maroka. Jestem przekonany, że teraz wiecie jeszcze lepiej, na co zwrócić uwagę, będąc na miejscu. Zachęcam Was do oglądania moich filmów o jeszcze innych miejscach w Maroku. Filmów, w których dzielę się praktycznymi informacjami, które pomogą Wam jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej spędzić tam Wasz czas. Wasz czas w Maroku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jest pomocny. Jeśli tak, to zostawcie lajka, subskrybujcie, poproszę, włączcie powiadomienia, w ten sposób nic Was nie ominie, zawsze będziecie na bieżąco. Pamiętajcie, że moje filmy robię w trzech językach, po polsku, po francusku i po angielsku, zatem możecie się nimi dzielić i praktycznymi informacjami w nich zawartymi ze swoimi znajomymi, ziomkami, którzy mieszkają za granicą. Szczerze dziękuję, że obejrzeliście ten film i do następnego razu.